to proszę Państwa, witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy który? 1 października 2023. Czyli to już trzeci festyn mamy, taki piknik. To już 3 lata. 3 lata, proszę Państwa, cieszymy się, że coraz więcej nas jest i to się. A z jakiego powodu? No bo tutaj na scenie pod spodem mamy taki wspaniały baner. Bydgoski Budżet Obywatelski. Byśmy Państwa prosili, żebyście oddawali głosy na właśnie Bydgoski Budżet Obywatelski. No na takie wspaniałe rzeczy jak tutaj. No piknik wiejskiej żywności. No piknik wiejskiej żywności. Przy muzyce country nie tylko. Nie tylko, także będą występy dzieci. Dzisiaj będą, tak, dzieci tak będą. No będzie zespół country. O 16 bieg ze mną oczywiście. Będzie Jan Filasiński, Krzysztof będzie też śpiewał takie arie operowe. Spalimy to, co zjemy. Na pewno każdy kalorii troszkę dorzuci. Na pewno Państwo tam chodzili sobie naokoło. Mamy do wyboru, do koloru różne atrakcje, proszę Państwa, dla dzieci. Zjeżdżalnie, te kolorowe zamki dmuchane, które tam widać po naszej lewej stronie od sceny, to są zupełnie gratisowo, za darmo. Można używać, proszę Państwa. No trampoliny są płatne, proszę Państwa, ale te wszystkie... Zjeżdżalnie darmowe. Darmowe, tak. Zjeżdżalnie darmowe. Tak jak mówiłem, ale... Tylko poskaczemy sobie. Mamy jeszcze, pieniądze. Proszę Państwa, 200 grochówek na talony. Co jakiś czas będziemy tutaj te no, talony... Już musiałeś zdradzić, już musiał zdradzić kolejną tajemnicę. Jurek, nic nie możesz przytrzymać. Bo chciałem powiedzieć, poczekaj, że jeszcze mamy 150 żurków, proszę Państwa. Też darmowo. Dobrze, to ja też się pochwalę. Mamy 150 medali dla tych, co będą ze mną biec. No bo to jest Andrzej Urbaniak, proszę Państwa, Stowarzyszenie Razem dla Fortunu, sportowiec maratończyk, ultramaratończyk. Ultramaratończyk. Tak jest. Proszę Państwa, otwieramy na wspaniały festyn, bo to Stowarzyszenie Razem dla Fortunu jest organizatorem Rada Osiedla Tatrzańskie, czyli pana Marka Grzybowskiego. Tutaj jest pan Marek. Panie Marku, dwa słowa. Dziękujemy, że znów dopisała frekwencja na głosowaniu. Jeżeli tak będzie dalej, to na drugi rok będziemy mieli następny, jeszcze lepszy festyn. Dzieci jeszcze zapraszam tutaj do naszego namiotu przy scenie. Coś słodkiego dostaną za darmo. Także co? Rozpoczynamy, tak? No to gorące oklaski, proszę Państwa. Witamy na trzecim pikniku wiejskiej żywności. Witamy Państwa serdecznie, będziemy się naprawdę wspaniale bawić. Ja bym tak jeszcze pokrótce poprosił tutaj o zabranie głosu pana przewodniczącego Rady Miasta Leszka Zagłoby-Zegara, pana Kazimierza Drozda, wiceprzewodniczącego Oświaty, żeby kilka słów też powiedzieli. No i nasi tutaj wspaniali goście. Ale najważniejsi, proszę Państwa, jesteście wy. Dziękujemy, że jesteście z nami i że do godziny 18 damy wspólnie radę. Brawo! Szanowni Państwo, bardzo mi miło, że po raz kolejny spotykamy się w naszej pięknej dzielnicy Fordon na imprezie, która właśnie odbywa się dzięki Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu i zachęcam, podobnie jak kolega Andrzej Urbaniak, do tego, aby na ten Bydgoski Budżet Obywatelski głosować. To dzięki niemu właśnie odbywa się wiele imprez i mam nadzieję wspólnie z moim kolegą Kazimierzem, radnym Kazimierzem Drozdem, że tak właśnie będzie dalej. Życzę dobrej zabawy i życzę takich imprez jak najwięcej, bo właśnie zależy nam wszystkim jako Radzie Miasta szczególnie na tym, żeby poszczególne dzielnice mogły samodzielnie u siebie robić różne imprezy dla swoich mieszkańców. Życzę dobrej zabawy. Dziękuję przede wszystkim organizatorom, tym przedstawicielom tych społecznych organizacji, które podejmują się trudu zorganizowania tego typu pikników. My ze swojej strony, jako Rada Miasta Bydgoszczy, będziemy wspierali ich w każdych działaniach. Żeby nie przedłużać, życzę udanej zabawy i wszystkiego najlepszego przy rozmowach. Do zobaczenia. Udanej zabawy. Jeszcze poproszę tutaj Zbyszka. Zbyszek, proszę, przewodniczący Rady Terenów Nadwiślańskich, Terenów Tatrzańskie, o kilka słów. Witam Państwa, życzę wszystkim miłej zabawy dzisiaj. Pogodę mamy, także proszę wykorzystać. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy księdza. Mówią, że ksiądz nie miał nic mówić. Ksiądz przecież wie co powiedzieć. Witamy serdecznie, tak? Ksiądz powita też ze swojej strony, tak? Witam wszystkich serdecznie na tym pięknym, już kolejny raz organizowanym festynie. Największe uznanie tutaj dla pana Jurka, ale też dla całego zespołu, który współpracuje. Wszystkim życzymy dobrej zabawy. Cieszymy się, że jest piękna pogoda, że dopisał nam i słońce, i wiatr. Na pewno tutaj wiele wspaniałych atrakcji na nas czeka. A to jest piękne, że możemy się tutaj razem spotykać, że możemy być ze sobą, że możemy się
bawić. Pewnie będą jakieś tańce i inne ważne rzeczy. No właśnie. Na pewno muzyka country i wiejskie jedzenie jest tym, co tutaj nas wszystkich zebrało. Także wszystkim życzę dobrej zabawy i dobrego popołudnia. A organizatorom gratuluję po raz kolejny tak wspaniałej organizacji. No i to piękne jest, że wiele takich różnych organizacji ze sobą współpracuje. Że to nie jedna osoba, tylko wiele jest takich osób i wiele organizacji, więc to najwyższe uznanie, że Fordon się trzyma razem, że Fordon się wspiera i że Fordon pokazuje, że jesteśmy tutaj z walki razem, wszyscy razem. Także naprawdę dzięki i najwyższe uznanie. Dobrego popołudnia i wieczoru i zabawy. Cześć Boże. Ksiądz mówi, że nie miał mówić, prawda, jakiś skromny, prawda, pokorny, świetnie. Dobrze, dobrze, no ale tak wypadałoby, prawda, tam byli na table, prawda? Ksiądz też jest na table. Dziękujemy księdzu Mariuszowi Kocińskiemu z parafii ewangelisty Mateusza, tak? Gdy słońce zeszle na ziemię swój blask, znów myśliwe płyną przez niebo do gwiazd, gdy barwy kwiaty się kylą do rąk, podnoszę do góry wzrok. Wysokim jest dobro i zło, podziwiam obłoki, niech padnie z nich grom. I szukam daremnie, co który ciągam i czego mi jeszcze brak. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, gdy dzień nie dzieli, a noc nas łączy. Troszeczkę ziemi, troszeczkę serca, troszeczkę ziemi, troszeczkę nieba, bo chmur i cieni nam już nie trzeba. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, trochę nadziei, więcej nic. Przyglądam się kwiatom i dobrze mi z tym, dopóki trwa lato, nie lękam się zim. I chociaż jesienny, troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, gdy dzień nie dzieli, a noc nas łączy. Troszeczkę ziemi, troszeczkę serca, tego pragniemy, by piękniej żyć. Troszeczkę ziemi, troszeczkę nieba, bo chmur i cieni nam już nie trzeba. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, trochę nadziei, więcej. Chociaż
Two.
chętnych do biegu, tak jak obiecałem. Tutaj wszyscy mogą przyjść, taki marszobieg, dorośli, dzieci z wózkami można również podejść. Za 5 minut rozgrzewka, o 16 ruszamy i po biegu kolejne rozdanie balonów na grochóweczkę, na żurek, na lody, na gofry, no na to wszystko, co tutaj mamy. Także zapraszam na moją prawą stronę, za 5-7 minut ruszamy do rozgrzewki i do biegu. I co, bawimy się? Jeden, start! Poszli! Tak jest. I rozpoczęliśmy bieg, który będzie określony medalami. Pomóż tu dzień, tak jak dziś. Piękny dzień, rozmowy śmiech stworzenia, słuchawce ciepły głos, ciało leżeć i zmieniać. Nowy piękny dzień, ktoś mi złamał serce, stara miłość rozwiał wiatr, na nowo zrobi serce. Po parasolem nocy żyć, też po całą dalni, co będzie jutro, co będzie jutro. Po parasolem nocy żyć, też po całą dalni, co będzie jutro, co będzie jutro. To był piękny dzień, rozmowy śmiech spojrzenia. Pojawiłaś się, by życie moje zmieniać. To był piękny dzień, ktoś mi obiecał szczęście. Chwilę z tobą są jak sen od życia więcej. Po parasolem nocy żyć, też pod całą tą darmi, co będzie jutro. Co będzie jutro, po parasolem nocy przyjdź, też po całunku daruj mi, co będzie jutro, co będzie jutro. Hey.
ciągłe ręce, za waszym dzień bije serce. Za kobietę możesz ty, ale tylko ty, gdy zamienisz na jawem sny. Niespotykany kolor oczu masz, aż, aż, no wejdę, co to dziś nie mogę. Takie niepokowe, olifowe, tylko chcę mieć. Niespotykany kolor oczu masz, aż, aż, no wejdę, co to dziś nie mogę. Takie niepokowe, olifowe, tylko chcę mieć. Niespotykany kolor oczu masz, aż, aż, oderwać znowu dziś nie mogę. Takie nietypowe, olikowe, tylko chcę mieć. Niespotykany kolor oczu masz, aż, aż, oderwać znowu dziś nie mogę. Takie nietypowe, olikowe, tylko chcę mieć. Witam ciebie z ciocią Krysią. Występowałaś już na kilku scenach. Byłaś też na Święcie Śliwki, gdzie śpiewałaś. Podobało ci się tam? Tak. A powiedz, co tam śpiewałaś? Śpiewałam chyba Łowiczanki Kukułkę. I proszę państwa, na Jarmarku Kujawsko-Pomorskim, który był już 20, Dorotka także wystąpiła i muszę państwu powiedzieć, że przede wszystkim Dorotka zdała już egzamin do zespołu Mazowsze. Powiedz, jak ten egzamin wyglądał? Trudno było? Trochę. Proszę państwa, wielkie brawa, bo przed państwem przyszła gwiazda zespołu Mazowsze, ale teraz wystąpi tutaj na pikniku wiejskiej żywności. Dziadek Jurek Paterski też tam będzie w tle, cały czas obecny. No i ciocia Krysia też będzie trzymała kciuki, a państwo przede wszystkim będziecie bili brawo. Powiedz, Dorotko, co dzisiaj zaśpiewasz? Dzisiaj zaśpiewam Idzie jesień i Kukułka. Idzie jesień i Kukułka. Proszę państwa, zostawiam państwa z Dorotką Jankowską, prywatnie wnuczką Jurka Paterskiego, która zaśpiewa Idzie jesień i Kukułka. Dorotka Jankowska. Pomidory i selery, pomidory.
Zaraz wypełnia tego mowa. Jabłka, gruszki, bery, pomidory i selery.
wszyscy święci balują w niebie, złoty sypie się kurz, a ja muszę się znów bez siebie i do piekła mam tu. Świat się tylko już ze mną kręci, gwiazdy płoną jak stal, skasowała się w swej pamięci, aż mi się żal. Dzisiaj wszyscy święci, kochani, macie bal. Kolejna impreza, Bydgoski Budżet Obywatelski. Ja oczywiście raz jeszcze pozdrawiam ojca, Marek. Proszę Państwa, tutaj gdzie są te fantastyczne gofry. Dwutygodniowa córeczka. Dobrze. Dawaj. Na pan nagrywa? Dobrze. Ona gitara. Kamy łyk, wina smak, czegoś żal i kogoś brak. Chodzi ktoś do domu skąd a w kąt, ale robi błąd. I refrenie, nie? Wszyscy Państwo? Złamano już tyle serc, wspominać nawet żal. Tak wiele spadło łez, lecz w nas jeszcze wciąż miłość trwa. Złamano już tyle serc, wspominać nawet żal. Jeszcze wciąż miłość ta. Będzie druga złotka, tak? Kamyk, wina smak, czegoś żal i kogoś brak. Jak ktoś taki wzrok, ale traci czas. Tańczymy. Słama. Już tyle serc, wspominać nawet żal. Tak wiele spadło łez, lecz w nas jeszcze wciąż miłość ma. Złamano już tyle serc, wspominać nawet żal. Warto więc oddać Jurkowi również cześć i chwałę, że przez całe 3 długie lata próbował robić karierę właśnie w zawodzie magistra inżyniera mechanizacji rolnictwa. Ale na szczęście muzyka zwyciężyła i dzięki nam, jego wielkim fanom, proszę Państwa, Jurek został przy muzyce przez bardzo, bardzo wiele lat. Tutaj w Bydgoszczy utworzył bardzo wiele kapel, które grały muzykę, no właściwie można powiedzieć od klasyki, po rocka, po rapa, również po bluesa, bo Jurek także jest bluesmenem, no i oczywiście muzyka country, bo stworzył tutaj w Bydgoszczy jedną ze wspanialszych kapel, Jurek Paterski Sea Club, która również dla Państwa teraz tutaj zagra, więc myślę, że Jurka wszyscy kochamy również za to, że właśnie tę muzyczność tutaj w Bydgoszczy bardzo, bardzo mocno podkreślał. Ale proszę Państwa, kolejna rzecz i kolejna ploteczka. Na pewno Państwo nie wiecie, że Jurek, tak jak obliczył, całe 10 lat swojego życia spędził
jeżdżąc między innymi na statkach bandery amerykańskiej i niemieckiej, no tam oczywiście co robił, proszę Państwa? No grał na cudownych dancingach, w fantastycznym smokingu, ale mam nadzieję, że dzisiaj tutaj pokaże się również w takiej odsłonie ludowej, bo Jurek zagra każdą muzykę. Więc proszę Państwa, piknik country w Mrągowie to także impreza, na której świętował bardzo wiele sukcesów. Nagrał kilka płyt, między innymi właśnie z zespołem, który dzisiaj także dla Państwa zagra, czyli Jurek Paterski, Sikra. Proszę Państwa, ja myślę, że wielkie brawa teraz należą się Jurkowi. No i współorganizator oczywiście tego cudownego pikniku. Marky breaky heart, I just don't think you understand. If you tell my heart, Marky breaky heart, he might blow up and kill this man. Chcesz, że nie kochałaś mnie. Wszystkie moje ciuchy wierzę skąd. Śpiewaj się, kochania mego drwi. Nie daj mi przychodzić swój mój dom. Proszę, bo ty wiesz, choć bardzo ręcznie. No nie każ moje oczy i rany. Miłością życzę też, lecz ja mojemu sercu powiesz klanie. Również mi szyja, złamane serce mam. Pewnie klimatnik porzuci śmiech. Mogę zostać sam, złamane serce mam. Ciebie moje serce spłaci źle. Breaky, breaky heart, złamane serce. Że wyjechałem stąd i nawet możesz poczuć mnie swym sen. Chcesz to wmawiaj mi, że już kupiłem zły. Niech mi pieniądze wyda twój brat. Rozumiem twoją złość, rozumiem, że masz dość. Uciąłem się i ciągle cię na dno. Powtarzać możesz mi, że nie chcesz ze mną być. Lecz jak mojemu sercu powiesz to. If you tell my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill this man.
roll. Stand if I can catch you. Where you fall? That's how I know. I always wanna be there. Whenever you feel you need a friend to lean on, here I am. Whenever you choose, you know I'll be there. Let me be there in your morning. Let me be there in your night. Let me change whenever it's wrong. Yeah.
proszę Państwa. Zobaczymy jak śpiewacie, jadę, jadę. Takie dwa słowa, jadę, jadę. Ja naśpiewam, a nie powtórzycie. Dobrze, najpierw ten sektor. Dobrze, będę skręcała ręką. Jadę, jadę. Nie słyszę, jeszcze raz. Jadę, jadę. Dobrze, poszło mnie, teraz uwaga, ten sektor. Jadę, jadę. Dobrze. A teraz ten środkowy. Jadę, jadę. A teraz będą wszyscy razem, uwaga. Jadę, jadę. Dziękuję ci. Krzysztof Kropiński, Krzysiek Kropiński, Bydgoszcz, ulica Juchasów, dobrze? Teraz? Janosika, no jednak. I Marek Tomaszewski, Grudziądz, ale Bydgoszcz, właśnie to jest bydgoszczanie, prawda? Żeby nie było, Marek, podaję ci rękę też. Wiesz, że jestem wampirem energetycznym, jak podam rękę, to przejmuję wszystkie jony zatatki od ciebie, tak? Zupełnie wyssam z ciebie. I Jurek Paterski. A mówi, że nie ma takiej, nie? Dziękuję. Nie ma takiej. Jurek Paterski. Dziękuję Państwu bardzo. Teraz zapraszamy wszystkich wykonawców, bo zaśpiewamy utwór finałowy. Niedziela będzie dla nas, bo to dzisiaj jest niedziela. Państwo na przykład, ale za to niedziela, tak? Tam jeszcze pan Roman Janowski, tam świetny kamerzysta. To wszystko w YouTube będziecie może zobaczyć. No. Na dwa tygodnie, powiedzmy szczerze, jak tam się wszystko zmontuje. I weekendowa Bydgoszcz, mój serdeczny przyjaciel Marcin. Na weekendowej Bydgoszczy, proszę Państwa, też to wszystko będzie. Marcin Jeziorski, tak jest. A Marcin, on daje mi cynk zawsze, tak cynk ZN, prawda, jak to z chemii było. We wtorek być może już będzie zrobiony taki pierwszy rzut. Ja myślę, że już jutro. Zdolny człowiek. Tak, Krystyna jeszcze do końca, Krystyna Wiska-Ritter i Krzysiek, Krzysztof, no powiem oficjalnie, Filasiński. To co, jedziemy? Mamy podkład tam, zapytał się pana akustyka. W ogóle dziękujemy akustykom, bo dobrze się wpisali. Tak, dziękujemy panom akustykom, brawo dla panów akustyków. Dziękujemy. Tak, to nas ja, Erzur, ja bym powiedział w jednym domolu.
Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Andrzej chciał, żeby zaśpiewać piosenkę Wiła Bianki. Mieszkać nad Wisłą i nie usłyszeć Wiła Bianki. Śpiewamy! To był wstyd. Wszystko się dobrze kończy. Nie, wszystko się dobrze kończy, proszę Państwa. Dziękujemy Panu, że dał nam pogodę dzisiaj. Nie było upału. Upał jest też niedobry. W przyszłym roku zaczniemy Wiła Bianki, została jej do wody. Dziękujemy. Przedstawiam z tamtej strony. Krzysztof Filosiński, Krystyna Lewicka-Ritter, Andrzej Jurmaniak, Ultra Maradończyk, Marek Grzybowski, Maciej Kołodyński, Zbyszek Szczęsny, Łukasz Wojnarowski i ciągle żywa legenda Jurek Paterski! Brawo! Pozdrawiam Państwa serdecznie, żyjecie już śmiechu na co dzień. To co, do widzenia Państwu, do usłyszenia? Jurek, DJ Szpila. A DJ Szpila jeszcze jest, Krzysiu! Może teraz na pożegnanie Państwa tam jakąś muzykę, prawda? Muzyka ma chodzi o obyczaje, proszę Państwa. Nieważne czy z prawej, czy z lewej, czy środkiem, kultura idzie prosto. Kultura idzie prosto. DJ Szpila dla Państwa jeszcze na pożegnanie.